Cześć, dajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K24 MyGM. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj mamy pierwsze row po gali Fastlane i teraz jesteśmy na drodze do gali Survivor Series, czyli przedostatniej gali w tym sezonie, a ostatniej przed WrestleManią. Jeśli chodzi o Fastlane pay-per-view, to tam poznaliśmy nowego mistrza United States dość niespodziewanie. Właśnie, problem tego mistrza United States. Aha, zapomniałem. Andrade odszedł, miał odejść po tym tygodniu, po tym Fastlane. Kompletnie o tym zapomniałem i dałem mu pas. Wow, akurat z wszystkich dałem mu pas, jakby nie chciałem mu dać pasa, ale miałem cztery Fatal 4 i akurat on wygrał. Jeden zawodnik, który odszedł po tym show, no nieźle, nieźle. Nie pamiętam kogo. A, zyskałem właśnie Bobby'ego Lashley'ego, tak. Zyskałem Bobby'ego Lashley'ego za Damiena Priesta. Dobra, więc będzie trzeba, nie wiem co zrobić, urządzić jakąś walkę na pewno na Fastlane, żeby poznać nowego mistrza United States. Na pewno Carmelo będzie miał swoją okazję walki, bo jednak jest byłym mistrzem, więc on oryginalnie, gdyby Andrade został, to robiłbym rywalizację pomiędzy tą dwójką. No nie wiem w sumie. Tak już mówiłem, na WrestleManii Roman kontra The Fiend, Fatal 4 opas United States, Rhea Ripley, Becky i Bianca opas Women's Championship, World Women's Championship. A więc na tym pay-per-view myślałem o tym, żeby Roman się zmierzył z Sethem, a sobie teraz tak myślę, choć Seth jest face'em. Za dużo mam face'u, mam wrażenie. Carmella by musiał się zmierzyć, no to by się mierzył z Nakamurą, nie wiem, czy Bobby jest. Bobby walka kontra, Bobby kontra Carmelo. Nie wiem w sumie. Myślałem nad walką taką, ale w sumie z drugiej strony, nie, może dobrze byłoby, żeby Carmelo odzyskał ten pas. Myślałem o tym, żeby zrobić walkę Carmelo kontra Seth na przykład, to byłaby duża walka, ale właśnie myślę, że lepiej, żeby Carmelo odzyskał ten pas, dlatego może właśnie zrobimy tutaj rywalizację Carmelo kontra Bobby, gdzie to właśnie Carmelo wygra. Myślę, że coś takiego zrobimy. Taką rywalizację o pas United States, o pas World Heavyweight Championship, o pas WWE tutaj, no tak, World Heavyweight Championship, Roman kontra, no właśnie, Roman kontra Seth albo Cody myślałem, tylko nie wiem właśnie kto. Widzę, że Cody ma aktywną rywalizację z Ciną, a Seth może zakończyć rywalizację z The Fiendem. Więc zakończylibyśmy, może nie zakończyć, ale no myślę, że wiem jak to zrobię. Roman zmierzy się z Sethem, tak, Roman zmierzy się z Sethem na Survivor Series. Cena zmierzy się z Codym, z tym, że muszę, nie wiem, z Ciny zrobić heela, albo z Cody'ego zrobić heela, nie wiem w sumie, kto mi bardziej pasuje pod heela. Bobby kontra Carmelo. Tak, myślę, że no myślę, że tak, a potem jeszcze Rhea, nie wiem z kim się zmierzy. Może kogoś spróbuję zdobyć tylko na jedno show, bo Charlotte rewanż nie ma sensu, bo byłoby, dopiero miałaby walka. Nie wiem, czy właśnie chcę, żeby jak ten Triple Threat ma się wydarzyć, żeby była ta walka. Bianca kontra Becky to mogła być walka, którą może by się przydało, może powiedzieć, rozwikłać na Survivor Series właśnie. To jest rywalizacja, którą bym tam chciał skończyć. Cena kontra Cody to jest rywalizacja też, którą bym tam chciał skończyć, bo Fiend Seth chce jak najszybciej zakończyć. Może nie jak najszybciej, ale po prostu chce zakończyć przed właśnie przed Survivor Series. Dzisiaj zobaczymy jakąś, a miałem chyba, muszę właśnie pamiętać o tych raninach, że wziąłem dobry power, chyba dobry właśnie power card pod raniny, więc to jest coś istotnego. To jest naprawdę coś istotnego. Chyba coś z tego właśnie, że $500 dostaję za każdy ranin osoby, która ma powyżej 60 popularity, ale jak 60 na przykład ma 1, to nie wiem, czy jest o 500 w górę, 62 o 1000 w górę, nie wiem, chyba aż tak by za dobrze, to by, chyba byłoby to za dobre, ale nie wiem. Na pewno warto byłoby zrobić raniny. Tutaj mamy też właśnie fajną bardzo kartę, select a brand and steal 10% of their fans from next week's show. To jest dobra rzecz, żeby wziąć 10% fanów z następnego show SmackDown, bo wątpię, że będą mieli złe show, ale problem jest taki, że no dosłownie nie mam odpowiedniej ilości osób do tego turnieju, do taga. Więc to jest na pewno taki problem. Myślę nad tym, żeby, tylko nie wiem kto powinien wrócić, Roman powinien wrócić. Ale z drugiej strony, czy Romana już teraz potrzebuje, nie wiem, myślę, że może lepiej wolę stawić tego injury huba, a przez te dwa tygodnie po prostu znowu z drugiej strony, czy ja będę miał w ogóle wystarczającą liczbę osób, mam tutaj 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 osób na rosterze. Może przydałoby się kogoś tutaj poszukać w Renault Stars, tak? No, niestety nie to chciałem zobaczyć.
Kto z tych zawodników byłby najciekawszym singles zawodnikiem? Nie wiem, aby to było Ivar zamiast Erika, to jeszcze. Może w sumie właśnie, niech to będzie Erik. Niech to będzie Erik, tylko że nie podpiszę go jakoś na długo. Podpiszę go potencjalnie na 2 tygodnie może. Podpiszę go, myślę, że na 2 tygodnie. Bo właśnie to nie jest osoba, którą jakoś bardzo długo potrzebuję mieć na rosterze, więc podpiszę go na 2 tygodnie. Zawsze to jeden zawodnik więcej. A więc właśnie, no nie mogę zrobić turnieju do taga, bo po prostu ja bym zrobił turnieju do taga, nawet już nie zważając, załóżmy, nawet nie zważając właśnie nawet na czy heal, czy face, no to załóżmy, że tam, nie wiem, byle jaki pojedynek zrobimy na przykład. No to wtedy zostaje mi, no że nie wiem, jaka walka, na przykład Bianca, na przykład, załóżmy, no niby mogę to zrobić. No niby mogę to zrobić. I chyba spróbuję, bo tak jak mówię, to jest naprawdę dobry power card nawet. To jest nawet dobry power card, żeby mieć. Więc może i spróbuję jakiś main evencie Tornado tak zrobić. Tak, Team Tornado tak. Nakamura i jakiś inny heal, jak na przykład Bobby, kontra Carmelo i na przykład Seth? Może być. Może być, myślę. Myślę, że to może być. Chyba Seth, tak? Albo Cody? Albo może nie, może Cena? A w sumie właśnie nie wiem, kogo chcę dać bardziej heala, z Cody'ego czy z Ceny? Który z nich mi bardziej przyda na heala? Wydaje mi się, że bardziej mi się przyda Cody, bo potencjalnie właśnie już wiem, możliwe, że na... No nie, możliwe, że na WrestleMania bym zrobił Cody kontra Seth walkę, nie mówię na 100%, możliwe. A to wtedy bym nie musiał zmieniać Setha już, bo Cody byłby gotowy, więc może niech tutaj będzie Cena. Tak, a tutaj niech będzie role change Cody'ego. Role change Cody'ego niech tutaj będzie, choć z drugiej strony chyba będę potrzebował Cody'ego w walce jakiejś. W sumie, jak tak sobie myślę. Na razie tak, na razie zróbmy taką walkę. W main evencie, tak. Wolę Charlotte kontra Becky. I tutaj Ranin. Bianca na Becky, tak, o to chodzi. Tutaj, no i dwie walki mam tutaj właśnie, tak, do zrobienia. Którą walkę chcę zrobić? Nie chcę, żeby w taki sposób przeszło do czwartego poziomu rywalizacji pomiędzy Sevem a The Fiendem, więc The Fiend zmierzy się z Codym albo... No z Codym, musi się zmierzyć z Codym, tak, więc Seth kontra Eric. Tak, mówię, karta walk nie jest najlepsza, ale już oczywiście mówiłem, dlaczego taką kartę walk muszę zrobić. Jaką walkę zagram? Openera nie mogę, by to z Ranin, jeśli dobrze pamiętam, to nie mogę. Więc potencjalnie tego main eventa, a zapomniałem właśnie, że w sumie miałem już ustawiać. No dobra, to może zrobię potem cięcie na przykład i na drugi tydzień ustawię, aby poza filmem, żeby nie trwało to zbyt długo, a żeby móc to zrobić. Promise Bianca, a main event match this week. Aha, dobra, to się zmieni, to się tutaj zmieni. Bianca... Aha, Bianca obiecałem. A nie, to dobra, bo to możemy zrobić to w taki sposób. Bianca kontra... A nie, mogę tego w taki sposób zrobić. No dobra, zróbmy... To się nie będzie miało sensu, ale... Zróbmy taką walkę i zróbmy tutaj Ranin Charlotte. Tak wiem, naprawdę nie ma to sensu, ale chcę zrobić ten Ranin. Chcę zrobić ten Ranin, a to jest jedyna osoba, którą tutaj mogę użyć do Raninu. A tutaj zrobimy ten Tornado, tak. Shinsuke, Bobby naprzeciwko Carmelo i Ceny. To jest właśnie jedyne jakby miejsce, gdzie mogę zrobić Ranina. Więc teraz Bianca ma main event, bo nie chcę, żeby była zła. Bo nie chcę właśnie w ogóle, żeby była tutaj zła. I... No tak, to tak by to wyglądało. Bianca, jeszcze mam Ranin, który zobaczymy właśnie. Czy zarobimy fajne pieniądze, czy nie? Fajnie, bo bym w miarę wiedział może, właśnie, aby mi tam podali. I na przykład, czy zarobiłem jakąś, to tam powinien właśnie być może osobna taka rubryka, czy zarobiłem za ten Ranin. Ale dobra, już mam gotowe wszystko tutaj. Show Logistics chciałbym ulepszyć, ale już nie mogę tego zrobić w tym na pewno show. Scouted. A czemu nie? Możemy im to wrzucić teraz w sumie. Możemy to zrobić, a to nie wiem, w sumie... Chyba już nie muszę nic więcej robić, ale i tak to pewnie zrobimy. No tak, to na pewno zrobimy. To mam nadzieję, że dam radę zrobić, to nie zrobimy. Nie wiem, czy mi się chce tego tables match teraz pchać. A dobra, już mniejsza o to. Możemy już, to nie jest duża różnica, więc zróbmy to jeszcze tables match tutaj, bo może akurat zrobimy tam właśnie, przy okazji to jest rywalizacja, więc niech ta rywalizacja ma jakąś tam stypulację. I teraz wydaje mi się, że jesteśmy gotowi. Teraz już jesteśmy gotowi na to show. I tak mówiłem, zagramy ten pojedynek, w którym to chcę, żeby wygrał kto? No myślę, że z Ceną będę grał, bo ostatnio Cena przegrał z Codym.
Carmelo przegrał pas, więc wolę, żeby oni też zgarnęli sobie obydwoje zwycięstwa. I Carmelo sterowałem Hayesem na właśnie ostatnim fastnym pay-per-view, a w walce Cena Cody sterowałem Codym z Ciną, więc tym bardziej właśnie też będę sterował z Ciną, o którym nie sterowałem w tym GM-ie. Jeszcze mamy wejście na Kamurę, tak, najpierw mamy na Kamurę wejście. Na Kamurę jakby on wygrał, jakby wygrał Priest. Najpierw był Carmelo, ale każdy jakby nie Andrade, nie mielibyśmy spokoju. Tak, to właśnie pas z United States jest zwakowany, będziemy musieli poznać na Survivor Series. Nie wiem, czy w sumie tak w ogóle, jak sobie myślę, to i tak nie wiem, czy dam radę zrobić. Ja może dam radę zrobić na WrestleMania w sumie Fatal 4, bo tam na WrestleMania mogę dosłownie być właśnie niektórych tam kilka osób na tydzień dosłownie nawet jakby podpisać kontrakt. Nie wiem, myślę, że dam radę to zrobić. Myślę, że dam radę zrobić właśnie ten oryginalny pojedynek. Zwłaszcza, że za niedługo właśnie im bliżej końca, tym lepiej jest podpisywanie właśnie zawodników jakby. Bo na przykład, nie wiem, jak się podpiszę zawodnika na 5 tygodni, jakby już na przykład nie wiem, na pierwszym row po Survivor Series, czyli dosłownie zostały 4 row i Survivor i Pressman, to jak kogoś podpisałem 5 tygodni, to potem się nie muszę martwić, że będę musiał z nim przedłużać kontraktu, bo już nie będę musiał, bo potem będzie draft, więc właśnie jakby te pierwsze tygodnie są najgorsze do podpisywania zawodników na kontrakty, bo jak się skończy, to potem muszę znowu mu dać te pieniądze, a tutaj jest właśnie to spoko pod koniec, więc za niedługo będziemy już mieli te właśnie momenty, w którym podpisywanie kontraktu będzie, to jest tylko taki króciutki bardzo okres czasu, gdzie podpisywanie kontraktu będzie fajne, ale będzie to okres dobry na pewno na to właśnie podpisywanie tych kontraktów, bo właśnie tak już mówiłem, nie będę się musiał martwić, że będę musiał z tą osobą przedłużyć takie sprawy. Był już mistrz United States Carmelo, który będzie chciał być podwójnym mistrzem i tak już mówiłem, zrobię to, bo myślę, że po prostu, no oryginalnie właśnie nie miało być plan, żeby Carmelo miał być na WrestleMania, będę mistrzem United States, dlatego chciałbym też, żeby tak było. Tylko, że właśnie plan był taki oryginalnie szczerze, żeby Carmelo przegrał potem na WrestleMania ten pas, ale teraz nie wiem, czy to się wydarzy, bo nie chcę znowu, żeby Carmelo wygrał i znowu przegrał, dlatego wydaje mi się, że tym razem znowu na WrestleMania będę próbował zdobyć to zwycięstwo dla Carmelo, żeby był dalej mistrzem. To też na pewno jest zawodnik, który bym chciał mieć dalej, bo on będzie drogi bardzo do podpisania, bo on już ma 20 poziom. Ja mu dałem właśnie to, żeby jakby może powiedzieć status legend miał, czyli ten 20 poziom tego ring experience, więc to też oznacza, że osoby, które mają wysoki poziom ring experience są drogie do podpisania, dlatego właśnie tym bardziej będzie trzeba na pewno jego zostawić jako keepera. Najpierw właśnie zostawić osoby, które są na jakby może powiedzieć na najwyższym poziomie, bo te osoby będzie potem najciężej. Choć tak czy tak będę tam musiał chyba wydać jakieś pieniądze, choć nie wiem, czy będę musiał wydać na tych keepersów pieniądze, czy nie, zawsze zapominam, chyba jakieś tam trzeba i tak, mam wrażenie. Mamy już John Cena, więc możemy zaczynać ten pojedynek tutaj. Shinsuke Nakamura, Bobby Lashley kontra Cena i Carmelo Hayes. Ciekawa na pewno walka, myślę, że po części dla Carmelo mógłby to być na pewno dream fight jakiś, żeby właśnie z Ciną być w tak teamie potencjalnie. Zaczynamy z Shinsuke kontra Cena i tutaj Bobby, akurat Bobby kontra Cena pamiętam, że te ich pojedynki, były te pojedynki między nimi. Mocno uderzenie wykonania Ciny, to by te lata, gdzie Bobby naprawdę dopiero wchodził do WWE, 2007, 6, 8, chyba te gdzieś lata, jeśli się nie mylę. Kopnięcie tutaj, ale my też nie trafiamy na Kamurę. Carmelo, lepiej żebyś wstał. Twój rywal na Survivor Series w narożniku był. I teraz Bobby jest kontrowany pięknie. Carmelo Hayes tam też z świetnym splashem. Nie będę, czy turniej do taga jest dyskwalifikacja, czy nie, bo potencjalnie, jeśli bym uderzył, to może być dyskwalifikacja potencjalnie. Bo załóżmy, że uderzam tutaj Bobiego, to cały nasz team jest dyskwalifikowany po prostu. Ale wolę sobie, zobaczmy, ten match rules. DQ on, dobra, czy nie mogę? Kontra. I teraz mocno uderzenie po prostu tutaj w brzuch Bobiego. On kontruje i headbutt w głowę Ciny. I release suplex od Lashley'ego. Kontra, John Cena i mamy mocny shoulder tackle jednak od tutaj Bobiego. Carmelo prawie tam ma finishera, on sobie dobrze radzi. Dobrze, że przynajmniej on sobie dobrze radzi w tym pojedynku, bo my jak na razie nie najlepiej.
Można sobie najgorzej radzić z wszystkich czterech zawodników jak na razie. Przebobina mi tutaj rzuca bez problemu. Dobra, instant recovery. No nie wiesz, nawet nie mogę go zaatakować, bo mnie skontruje. Ale teraz my też kontrujemy. W końcu Signa, mam nadzieję, że teraz zacznie atakować. I w końcu zaczniemy właśnie ten pasek momentu zapełniać. Za wcześnie? Czemu nie? Ja nie mam pojęcia, jak to za wcześnie to było. Wydawało się, że trafimy go perfekcyjnie, ale jednak nie. Ale i tak już powoli budujemy sobie właśnie ten pasek. Monkey flip w naszym wykonaniu. Karma praktycznie ma tam sygnaturę. Myślę, że ten Nakamura go tam atakuje. Jeszcze daje kopnięcie w tył głowy. DDT od Siny. No i teraz Sina już sam nie ma zbyt energii, sam upada tutaj razem z Bobim. Carmelo ma sygnaturę. Czy możemy się jakoś odbić tutaj od Lin? I nie trafiłem. Liczę, że trafia, nie. Carmelo zrobił chyba sygnaturę w tym momencie. Chyba tak. Pięknie dropkick od Siny. Szkoda, że chyba Carmelo, chyba znaczy Nakamura idzie tutaj. Ale jednak nie. Myślałem, że idzie do nas. Teraz mamy szansę na Five Knuckle Shuffle. Czy Sina trafi? Five Knuckle Shuffle trafiamy i mamy gotowe Attitude Adjustment. Więc teraz, zwłaszcza na Nakamura na ziemi, to jest perfekcyjny moment na to. AA w naszym wykonaniu będzie, tylko że Sina nie będzie miał staminy, to jest problem. I Nakamura też. Carmelo, musisz go tam złapać. Złap go, Carmelo. Pięknie. Szybko, szybko przypinaj. Mamy przypięcie. Mamy jeden. Dwa i Bobby już raz więcej. Dobra, czyli Bobby jest, można powiedzieć, gotowy. Bobby jest gotowy, żeby go pokonać. To są dobre wieści. Kopnięcie tutaj w jego tutaj rękę. Carmelo tam walczy na Carmelo cały czas. Szyńska ma sygnaturę, musimy uważać. Elbow drop się nie udał. Bobby akurat na szczęście nie ma ani sygnatury, ani finishera. Szyńskiej chyba żył sygnaturę, jeśli tam dobrze widziałem. Chyba tak było. W głowę. Walka zaczyna się źle, ale Sina już prawie ma finishera znowu. Back suplex od tutaj Lashley'ego, który użył Rage'a. On użył swojego Rage'a. Musi uważać na Spira. Oj, musi uważać bardzo na Spira. Ale no nie, nie będzie Spira. Będzie uderzeń w plecy. Aż teraz świetny, teraz ten pokazuje ten swój zapaśniczy background. Niesamowicie w tym momencie wykorzystać dosłownie znęca się nad Siną tutaj Lashley. Aż teraz szkopnięcie. I to będzie moment na Spira, tak. To będzie moment na Spira. I niestety trafia. A i tam jeszcze. Jest, pięknie, udało się. Nie muszę używać Resiliency. Nie muszę używać Resiliency. Sina wstaje, splash, pięknie. Nakamura wstaje tutaj. Zmieniamy się, dobra, zmieniamy się w tym momencie. Czy Nakamura właśnie on jeszcze nie używał Resiliency swojego, to jest problem. To jest problem, że on nie używał swojego jeszcze Resiliency. Szybko, aj, kontra. Dobra, teraz szybko, 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 przypinamy, szybko sędzia. Zdążymy, żeby użył Resiliency i mamy zwycięstwa, nie musiał używać Resiliency, wygrywamy. John Cena i Carmelo Hayes wygrywałem. Byłem pewny, czekałem na to Resiliency użycie Nakamury, ale nie był w stanie. No to nic, wygrywałem, to jest najważniejsze. Cena i Carmelo wygrywałem. Przyszłość i przyjeżdżał się Carmelo Hayes, przyszłość i możliwe, że najlepszy w historii GOAT Cena wygrywałem tutaj razem. Walka była dobra, to spoko. Dobry na pewno start dzisiejszego show. Kolejna walka, oby tutaj Cody nie doznał kontuzji. Chyba, że no, mamy injury huba w razie czego, możemy go poratować. Cody wygrywa i wypada 4 tygodnie, czyli będzie musiał go może poratować tym injury hubem. Seth kontra Eric. Randomowa walka, którą wygrywa Eric, wow. Eric wygrywa tą dość randomową walkę. I teraz running, który właśnie mam nadzieję, że dałam pieniądze. Wygrywa Bianca, to dobrze. I mam nadzieję, że ten running dałam pieniądze właśnie. Oby oni mieli jak najlepsze show, bo my im zabieramy tutaj fanów.
Aha, super. Nie mieli aż takiego dobrego. Mieli nieraz lepsze show, ale przynajmniej tam i tak zawsze jacyś to są fani dodatkowi. 53 tysiące. Czy zdobyliśmy Other Revenue Bonus? A nie, to jest Ad Revenue. Nie pisze tutaj nic, jakby. Nie pisze tutaj nic, można powiedzieć. Chyba, że to Other Revenue Bonus, czy to może jest to? Nie, to byłoby chyba za dużo. Plus nie byłaby to równa liczba. Więc nie dowiemy się, jakby dosłownie, może powiedzieć, ile dostałem pieniędzy za to. No ale to nic. To nic. 5000 fanów. A nie, dopiero teraz mamy. Aha, dobra, teraz dopiero mamy. Kompletnie zapomniałem o tym, że czyli teraz dopiero, właśnie tak. Zapomniałem o tym kompletnie. Dopiero teraz będziemy mogli im ukraść fanów. To jeszcze lepiej, bo tu mam wrażenie, że właśnie, jeśli dobrze widziałem, my więcej zdobyliśmy. Wiem, Erik, że ci się kończy kontrakt, ale nie będziemy przedłużać, bo tak już wiem, jesteś dosłownie tutaj tylko na chwilkę. Co mi się podoba, że nie wygrywasz, Seb? Jakby to ty walczyłeś z Erikiem, można powiedzieć. Ja nie ingerowałem tam. A nie wiem. 2 tygodnie Bobby w takim momencie. No powiedz mi właśnie, że mogę ci dać tydzień przerwy. Tydzień ci mogę zaoferować. Dobra, ponownie czuję, że Injury Huba właśnie musimy dać Kodiemu. Musimy dać Kodiemu tego Injury Huba. Potrzebuję go jak najszybciej, żeby wrócił. Możemy to zrobić, bo my będziemy mieli słabe show. My będziemy mieli na pewno słabe show. Co chce tutaj Triple H od nas? One more. Nie opłaca mi się to. Dobra, więc tak. A nie, zyskałem chyba 10. Miałem chyba 130 ileś tysięcy. A nie, nie mam czasem. A nie pamiętam. Miałem wrażenie, jakbym dostał bonus po tym raninie. Ale nie wiem. Nie jestem pewny. Czy dobrze liczę, że mamy 9 osób dostępnych na rosterze? Możliwe, możliwe. Talent Scout. Ponownie Renewed Stars były znaleźć. Mamy Edge'a. Mamy Edge'a. To mi się bardzo podoba. To mi się bardzo podoba. Edge na ile chce Edge'a? Zostało nam. Ile zostało nam do. Zostało nam tak. Jedno row, drugie, trzecie i pay per view. Czyli na 4 tygodnie, jakbym go podpisał, to miałbym go do pay per view. Jakbym właśnie go podpisał na 4 tygodnie, to miałbym go na pay per view. Czy mi się podoba ten pomysł? Ten pomysł mi się podoba. Wtedy jeszcze jedną bym tylko osobę chciał podpisać, jakąś zawodniczkę, potencjalnie rywalkę dla Rhea Ripley. A tego myślę, że dam na 4. Tak, myślę, że podpiszemy Edge'a do końca tygodnia. Mamy 137 tysięcy. Plus właśnie. No, myślę, że no, nie będzie super z finansami, ale myślę, że mogę Edge'a podpisać na te 4 tygodnie. Tak już mówię, Erik. Aha, chyba wiem, z kim się też będzie. Kontrakt będzie się kończył też Charlotte. Właściwie mam problem, że tydzień w tydzień będą się kończyć kontrakty. Charlotte, nie wiem, czy nie podziękujemy szczerze, bo nie mam dla niej zbytnio planów. Nie mam zbytnio dla niej planów, więc możliwe, że Charlotte. Chyba tak, chyba Charlotte nie będzie przedłużać i będę szukał jakiejś innej zawodniczki zamiast Charlotte, mam wrażenie. Tak by to pewnie by wyglądało. A na razie main event. Main event, w którym Nakamura zobaczymy, bo Nakamura jest dość popularny tutaj. Choć z drugiej strony, jak to wygląda z rywalizacjami? Bianca i Becky. Potrzebuję tutaj, żeby ta. Potrzebuję w taki sposób to zrobić, że tym razem w openerze będzie walczyła Bianca i. Tak, Bianca i Charlotte. I tutaj będzie run in Becky, tak. Co jeszcze potrzebuję? Kolejna rywalizacja, którą się muszę zająć, to jest rywalizacja Seth Fiend. Seth Fiend. Będziecie mieli tutaj walkę w main evencie i. A, zapomniałem, muszę. Dobra, zabukuję resztę show, żeby. Na cięciu, może powiedzieć. Zrobię cięcie i zabukuję resztę show. A więc, tak właśnie już mówiłem. Wolę zbukować tutaj na tej przerwie, bo jednak nie chcę, żeby te odcinki znowu zbyt długo wychodziły. A zawsze to kilka mniej tych minut, może powiedzieć, schodzi, żeby sobie tak pomyśleć dokładnie, co chcę zrobić. A więc, tak będzie wyglądało nasze show. Opener Bianca, Charlotte. Chcę zobaczyć właśnie ponownie ten run, czy. Ale nie, właśnie. Jakby nie jestem w 100% pewny, czy widzę to, aby może powiedzieć dokładnie. Mam wrażenie, że był jakiś tam boost pieniędzy. Becky ma popularność 71, więc. Jakby to było z 5. Jakby, nie wiem, no to.
Jakby z $500 za każdą, to zawsze to byłoby jakieś z 5000 około. Jakieś to tam, jakieś tam tysięcy by było kilka, zarobilibyśmy właśnie, aby tak było tak, jak tam nam pokazują, że ile tam popularity, no to tyle więcej dolarów. Mamy tutaj promo Carmelo, mamy walkę pomiędzy Nakamurą, który przywituje tutaj, można powiedzieć, Edge'a, naszego nowego zawodnika, więc walka pomiędzy tą dwójką. Mamy walkę Erika i Siny i main event Finn Seth. Będę walczył tutaj jako Seth, bo Seth potrzebuje zwycięstwa, bo tak już mówię, przed chwilą nie jest szczęśliwy. Potrzebuje, żeby Seth wygrał i daje table z mecha, bo nie chce, żeby Finn przegrał, może powiedzieć, tak, żeby był przypięty. Dlatego w taki sposób to robimy, a resztę już nic co mamy, nie mamy do zrobienia, więc możemy iść do tego już show. Czy ja użyłem? Użyłem, tak, użyłem, że właśnie tutaj liczymy, że SmackDown będzie miał dobre show. Liczymy, że SmackDown będzie miał już dobre show. Bianca wygrała pomimo raninu Becky i ta ich rywalizacja na trzeci poziom. Super. Carmelo tutaj jest. Ma plus jeden popularności. Zawsze to coś. Edge kontra Nakamura i wygrywa Nakamura. Nakamura kontra Edge. To jest rywalizacja, którą chce kontynuować chyba, nie? Eric Cena. Eric wygrywa. Okej, walka. Nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze oceniona. I pewnie, który tak już mówiłem. Seth musi wygrać. Seth potrzebuje wygrać. Znamy wejście Finda i jest ono nie takie krótkie, dlatego wolę przejść dalej. I pora na rywala Finda dzisiaj, czyli na Sefa Rollinsa. I za tydzień właśnie w następnym odcinku prawdopodobnie zakończymy tą rywalizację. Mamy Sefa Rollinsa, który właśnie tutaj jest w attire pobranym przeze mnie. W celach Universe Mode, tak już wiem. To jest, powiem tak, jak właśnie mówię, to jest fajne i niefajne, bo czasami będą się zdarzać takie momenty, że pobieram attire, który będzie specjalny tylko pod coś w Universe Mode i będzie to kompletnie nie pasowało. A przed tym razem to jest takie fajne attire, które akurat właśnie mi się udało pobrać na Universe Mode, które naprawdę wygląda na fajnie wygląda to i to jest zdecydowanie attire, które wyobrażam sobie, że Seth mógłby ubrać na pewno. I możemy przechodzić do main eventu dzisiejszego, czyli Seth kontra Bray Wyatt. I Bray zaczyna od mocnego Luther's Press. Odbicie od Lynn. Senton. Kolano jednak wystawione tutaj przez Setha. I mamy piękne kolano. Nie trafiamy tutaj. Super kick od Setha Rollinsa. Jeszcze tutaj Enziguri. Także właśnie myślę o tych raninach. I w sumie to ma sens, że to może być aż tak dobrze, może być dobry profit z tego, bo właśnie to jest tylko na 5 tygodni mogłem to wziąć, że właśnie jakbym to wziął cały czas, to byłoby to zbyt pewnie overpowered, dla to mi gra jakby nie da, więc warto to używać i może i będzie trzeba te, nie wiem, po dwa. Jakbym miał dużo bardzo rozstawione, to bym może nawet po dwa raniny robił na tydzień. To teraz kombinuję The Fiend, żeby to nie było właśnie próbował zniszczyć stołu. Bo to jest naprawdę walka, w której jakby nie mogę pozwolić na to, że Seth przegra, bo za chwilę może być tak, że będzie zły i poprosi o 100 tysięcy albo ucieka. Tak bardzo możliwe, że będzie. Już tak mieliśmy takie sytuacje, chyba z Bianką kiedyś tak było. Więc musimy na to uważać naprawdę. A nie potrzebuję teraz akurat, żeby ktoś był bardzo zły i chciał 100 tysięcy. Co się tutaj wydarzy? Kontra, dobra. Nie chciałem go wrzucić na stół, bo to jest troszkę za wcześnie, mam wrażenie. Ale on chyba jest coś zdeterminowany. Mam wrażenie, że on cały czas właśnie próbuje już zakończyć tą walkę The Fiend. A też jest na pewno za wcześnie. Knee drop. Pedigree. Jesteśmy tutaj wykończeni, można powiedzieć, ale pedigree w naszym wykonaniu. Tak, że takiego jakby slingshot Swantona. Tak, pięknie to wygląda. Slingshot Swanton Bomb. I do tego możemy zrobić kerb stompa. I to właśnie robimy. Stomp na Defindzie. Krwi nie zobaczymy na jego twarzy, ale jest ta krew. Jak zniszczyć ten stół? Byłoby pięknie, gdybym mu nie mógł go położyć. Gdybym go mógł położyć na stole, podnieść go troszeczkę i zrobić stompa z samej góry. To byłoby coś pięknego. Jest jedna rzecz ryzykowna, czyli ja czasem jak
wpadnę i nie zrobię Frog Splasha, to jakby nie wiem, załóżmy, że chcę zrobić Frog Splasha, ale mnie skontruje The Fiend. Czy w taki sposób, jak ja wpadam w stół, to ja przegrywam? Panie Babie, tak nie było, ale mam wrażenie, że tak może nie jest właśnie. Mam nadzieję, że tak nie jest. Mam nadzieję, że, znaczy, że tak jest, że jak załóżmy właśnie akurat wpadnę tam, to nie liczy się to jako koniec pojedynku, bo to aby nie on mnie wrzucił, tylko sam w siebie wrzuciłem. Mam nadzieję, że tak byłoby pięknie, gdyby tak mogło być, ale najpierw on byłby stand. To byłaby bardzo dobra rzecz. On tutaj szybko wstaje, ale dostaje mocne uderzenie. I ten stół nie wypadł niestety. Nie chciałem, żeby on wypadł akurat. Kilka kopnięć od Sefa i jeszcze jedno mocne i na koniec jeszcze forearm. Pięknie. Potrzebuję właśnie mieć dużo momentum. Zrobić mu finishera i szybko go... A jaki mam drugi finisher? Że on jest... A dobra, na stojąco może byłoby lepiej właśnie, by on był na stojąco. Więc potencjalnie tak. Stół rozstawmy. Tutaj na przykład, załóżmy. I potencjalnie właśnie by się przydało. Dobra, to było bardzo kluczowe, bo na pewno chciał mi rzucić powerbomba ten stół na 100%. Pięknie. Ale nie tu, Seth, nie tu. Nie tak to miało wyglądać, dobra. Tylko zrób to właśnie dobrze, Seth. Tak, o to chodzi. Stomp. I mamy stompa zrobionego, teraz szybko. Albo może nie będę ryzykował, może po prostu... Może nie ryzykujmy, tylko zrobimy właśnie już mu tutaj jakąś akcję. Nie ryzykujmy. Wygrajmy po prostu, żeby Seth miał na pewno to zwycięstwo. Suplex na stół i Seth Rollins jest zwycięzcą tego starcia. Pięknie. Potrzebne to zwycięstwo, potrzebna ta wygrana na pewno bada Sefa, bo byłby bardzo zły już na pewno. Czwarty poziom rywalizacji, tak jak już mówiłem, w następnym odcinku zakończymy tą rywalizację i potem Seth zmierzy się z Romanem na pay-per-view. Tylko jedna walka pas, naprawdę potrzebujemy, żeby te walki były dzisiaj dobre, bo zabierałem wam fanów. Nie było to najgorsze show, to dobrze, nie było to najgorsze show w ich wykonaniu. I tak to wyszło i niestety aż 16 tysięcy, nie, to coś mi się nie podoba, prawda, to coś mi się to nie podoba. No nic, tak właśnie już wiem, no nie potrzebuję jakby, nie mam żadnych planów dla Charlotte, więc po prostu nie ma sensu ją trzymać, jak nie mam w ogóle żadnych dla niej planów. Chodźmy, co tam sądzisz? Naprawdę, Bobby? Dobra, powiem mu, żeby nie był znowu też zły na mnie. Niech zostanie w domu, czemu nie? Bo nie chcę, żeby był zły. Dobra, spoko. Na pewno chcę taką walkę. Teraz tak, mamy właśnie tutaj powrót Romana, mamy powrót Rhea Ripley. Z tym, że Rhea to się nadaje jedynie promo, bo ma 18 staminy. Roman na pewno zawalczy, Roman na pewno zawalczy tutaj w następnym odcinku. A ogólnie tym, na przykład potencjalnie nowymi zawodnikami, bo chyba będzie trzeba jakoś podpisać. Zajmiemy się tym oczywiście już w następnym odcinku, teraz będę kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!